Witajcie moi kochani, zaczynamy gotowanie na ekranie, jak widzicie ogień się rozpala. Baza pod potrawę już jest przygotowana. Nie wiem dlaczego mi się wyłączyła lampa. O, więc co my tutaj mamy? Mamy tutaj kochani, to jest zimne jeszcze, mamy tutaj boczek bardzo grubo pokrojony, wędzony. Tym razem nie będę go piekł. Mamy potężną cebulę przekrojoną tylko na pół. Ja uwielbiam gotowaną cebulę w dużym kawałku. I mamy włoszczyznę. Ja używam niestety suszonej, ponieważ, no rozumiecie, łatwiej mi ją wozić. Zaczynamy od wstawienia na ogień. Przykrycia pokrywką. Musimy przez obrócić, żeby nam się rączka nie spaliła. O tak, bo tam akurat wychodzi ogień. No i oczywiście głównym zajęciem kucharza będzie teraz zbieranie opału do maszynki. Kochani, tajemnica mojego gotowania polega na tym, że biorę co mam. Muszę przemyśleć to tak, żeby wszystko ugotować w jednym garku. To są uroki życia na łonie natury i wożenia jak najmniejszej ilości bagażu. No niestety nie mogę wozić sobie wielu garków, więc gotuję wszystko w jednym. Więc początek jest zazwyczaj taki sam. Te rzeczy, które się najdłużej gotują, po prostu wrzucam do wody, do garka i zaczynam gotować. Kiedy będą miękkie, będziemy myśleć, co tam jeszcze mamy i co można wrzucić. Niestety dziś nie będzie, moi drodzy, darów natury typu pokrzywy i inne przyprawy znalezione na łące, ponieważ, przepraszam, zasłoniłem, ponieważ jest już bardzo ciemno, zaczynam bardzo późno gotować i po prostu nie mam. Dobrze, kiedy się zagotuje, odezwę się ponownie. No to zajrzyjmy. Jak widzicie, gotuje się. Tajemnicą mojej kuchni jest kaloryczność. Jak widzicie, potrzebuję dużo kalorii, by po prostu mieć siłę. Więc jest tłusto, jest dużo, najwięcej jak tylko mogę, warzyw. Jest zawsze jakiś wypełniacz typu makaron. No musi to być gęste, kaloryczne, bardzo pożywne i to właściwie jest wszystko, co ja wiem o tym, jak musi wyglądać mój posiłek. Stąd moja kuchnia jest bardzo wyrafinowana. Spójrzcie. A w ogóle spójrzcie, gotuję, że tak powiem, na krawędzi, ponieważ jak wiecie, już chyba mówiłem nieraz, nie lubię zostawiać po sobie śladów wypalonych traw i tak dalej, więc gotuję na betonowym brzegu kanału. Jeśli trącę to wszystko to wyląduje tam, czyli w wodzie, więc muszę bardzo uważać. No to gotujemy dalej. No więc zajrzyjmy, co tam się dzieje. Wszystko pięknie się gotuje. Cebula już robi się miękka, zaczyna się rozpadać. Następnym składnikiem będzie groszek z marchewką. I tu jest miejsce na to, bym ja coś powiedział. Otóż film ten dedykuję Mateuszowi z Chwaszczewa, który bardzo lubi moje filmy o gotowaniu. Tu jest mój opał. I to dla niego dzisiaj w szczególności kręcę ten film i na jego prośbę. Natomiast wypada również podziękować sponsorce, pani z Kopciowa, tak się chyba nazywała ta wieś. No i nie pamiętam imienia. No nie pamiętam, ale sprawdzę, dzięki której mamy mnóstwo składników, między innymi ten groszek z marchewką.
to ja to wrzucam i sprawdzam, jak na imię ma przemiła pani Skopciowa. Zaglądamy. Wygląda to tak. Ja może wezmę łyżkę. O. Widać groszek z marchewką od pani Ani. Pani Ani Skopciowa. Albo Kopciewa. No cóż. Nigdy nie nauczę się zapamiętywać takich rzeczy. Na szczęście zapamiętałem imię Mateusza, któremu dedykuję ten dzisiejszy filmik. Przepraszam, że przekręciłem imię jego taty w filmiku. No ale co zrobić? Tak mam. Nie przyjechałem tutaj walczyć ze swoimi słabościami, tylko cieszyć się nowymi przyjaciółmi, którzy rozumieją moje słabości i gotowaniem. Przepis może dziś nie będzie specjalnie udziwniony. Paru składników, takich jak ogórek, dziś mi brakuje, ale mam mnóstwo innych składników. Szkoda, że zacząłem tak późno, no ale niestety tak późno tutaj dojechałem, zanim rozbiłem wioskę. Minęło sporo czasu, w związku z tym nie zdążyłem pochodzić po łące, po trawnikach, bo tutaj łąki to akurat nie ma, ale myślę, że pokrzywy chociażbym znalazł, natomiast nie mam, w związku z tym będzie to, co mam. Obiecuję, Mateusz, że następnym razem, i to już niedługo, będziemy gotowali za dnia, wykorzystując wszystko, co uda nam się znaleźć na łące i wszystko, czego nauczyła nas czaromarownica. No to przerwa, czekamy, aż się ugotuje. No więc potrawa, moi drodzy, jednak będzie trochę dziwna, ponieważ w przypływie roztargnienia złamałem sobie patyczek i zamiast podnieść garnek i wrzucić go do maszynki, to podniosłem pokrywkę i wrzuciłem go do zupy. No już go wyłowiłem, ale będą również pierwiastki naturalne, czyli wywar z drewna. Moja zupa już praktycznie się ugotowała. Zastanawiam się, jest dosyć gęsta. Zastanawiam się, czy dodawać makaron, czy też poprzestać na tym. Wywar jest przepyszny. Marchewka mięciutka. Groszek również. Kochani, ogłaszam zakończenie gotowania. Przypominam składniki. Boczek, tym razem nie smażony, tylko pokrojony w bardzo grube, duże kawały. Proszę spojrzeć. I ugotowany. Oczywiście on był wędzony. Cebula. Po prostu obrana, przecięta na pół i takie ogromne liście cebuli pływają w mojej zupie. Włoszczyzna. Niestety jej wam tutaj nie pokażę, ponieważ ona jest suszona, więc jest krojona w bardzo drobne kawałki i w gotowaniu po prostu znika. Trudno ją znaleźć. Oraz groszek z marchewką od pani Ani z Kopciewa chyba. Pani, która wczoraj obdarowała mnie reklamówką pełną jedzenia i produktów do ewentualnego gotowania.
i dziś skorzystałem z jej gorzku z marchewką. I to właściwie tyle. Rezygnuję dziś z węglowodanów. Myślę, że jest to na tyle gęste i pożywne, że przepraszam, to komary, że wystarczy. Mateusz, mam nadzieję, że będzie Ci się podobało i będziesz zadowolony. Oglądaj nadal mój kanał. Bardzo się cieszę, że Cię poznałem. Jeszcze raz dziękuję Pani Ani. No i do zobaczenia przy kolejnym gotowaniu. Myślę, że już niebawem. Życzcie mi smacznego. Jeszcze jedno spróbowanie. Pycha. A ja życzę Wam dobrej nocy. Dobranoc.